Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na 21. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wstanę, żeby to było bardziej uroczyście. Otwieram 21. sesję Powiatu Bartoszyckiego. Sesja, którą za chwileczkę będziemy procedować, została zwołana na wniosek zarządu powiatu Bartoszyckiego i została ona zwołana na podstawie artykułu 15 punkt 7 ustawy o samorządzie gminnym. Powodem zwołania tej sesji jest konieczność dokonania zmian w statucie szpitala powiatowego wynikających z zaleceń pokontrolnych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2020 wynikających z przeniesienia w ramach budżetu jednostki środków finansowych na realizację zadania rozbudowa budynku administracyjnego siedziby Zarządu Dróg Powiatowych. Szanowni Państwo, chciałbym teraz stwierdzić prawomocność obrad, dlatego bardzo proszę radnych, którzy są zalogowani, a wiem, że są, o kliknięcie w zakładkę kworum. I w tej chwili już widzę, że jest radnych. Poczekamy chwilę. Coraz więcej radnych się nam loguje. Jeszcze pan Zduniuk Ryszard, pan Robert Pająk i pan Hilmanowicz. Jest pan Pająk. Pan Zduniuk i pan Hilmanowicz jeszcze czekamy na dwóch radnych. Jeśli się nie doczekamy, to skończymy procedowanie kworum. Stwierdzam wobec tego, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 15 radnych, nieobecny jest pan Hilmanowicz Bartłomiej i pan radny Ryszard Zduniuk. Stwierdzam, że jest to kworum wymagane do podjęcia prawomocnych uchwał. Wobec tego przechodzimy do dalszego punktu. Ustalenie porządku obrad. Porządek obrad został zaproponowany przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. Ten porządek obrad wszyscy radni otrzymali. On składa się z kilku punktów, z pięciu konkretnie, przeczytam szybciutko. Otwarcie obrad 21. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, stwierdzenie prawomocności obrad, 3. ustalenie porządku obrad, to właśnie w tej chwili robimy, 4. podjęcie uchwał w sprawach a. zmian budżetu powiatu na rok 2020, b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2030 i c. nadania statutu szpitala i zamknięcie obrad 21. sesji Rady Powiatu. Tutaj pytam się przewodniczącego zarządu, pana starostę, czy wnosi jakieś zmiany do tego porządku obrad? Panie przewodniczący, nie wnoszę zmian, ale prosiłbym, aby umożliwić mi dosłownie jedną minutową wypowiedź przed zakończeniem sesji. Dobrze, dziękuję bardzo. Oczywiście jak najbardziej jest to możliwe. Wobec tego stwierdzam, że porządek obrad został ustalony. W takim razie przechodzimy w tej chwili do podjęcia uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała dotyczy zmiany w budżecie powiatu na rok 2020. Jest z nami pani skarbnik. I dlatego bardzo poproszę panią skarbnik o przedstawienie tych zmian w budżecie powiatu na rok 2020. Panią skarbnik prosimy tutaj do mikrofonu. Tak, właśnie tutaj chciałbym powiedzieć, że wystąpienie pani skarbnik jest na prośbę pana radnego Grzegorza Muchy, który prosił właśnie o takie uzasadnienie. Wobec tego pani skarbnik, bardzo proszę. Czy ja mogę prosić o uzasadnienie? Tak, 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 proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiany, które są przewidziane na dzisiejszą sesję, są następujące. Dochody zwiększa się o kwotę 1 542 130 zł. Wydatki zwiększa się o kwotę 1 613 911 zł. I deficyt po zmianach wynosi 6 786 690 zł i 10 groszy. No słucham Ciebie, zmiany w dochodach. Co się dzieje z tobą? Dział 700, rozdział 705. Jeszcze się nie gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększenie o 3762 zł. Jest to zwiększenie dochodów w związku z decyzją wojewody, jeszcze raz, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Dział 710, rozdział 710-12, zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie o 17 038 zł, również jest to zwiększenie dochodów w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Rozdział 710-15, nadzór budowlany, zwiększenie o 27 tysięcy. To wtedy... Dobrze. Zobaczymy, jak to jest. 273 zł. Zwiększenie dochodów w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Dział 754, rozdział 754-95, bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność. Zwiększenie o 32 250 zł. Zwiększenie dochodów o zwiększoną dotację celową wojewody na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19. To są pieniądze przeznaczone na miejsce kwarantanny. Dział 756, rozdział 756-22. Podatek dochodowy od osób fizycznych, zmniejszenie o 3 297 zł, zmniejszenie dochodów o kwotę zmniejszonych udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Przepraszam. Dział 758, rozdział 758-01, subwencje ogólne z budżetu państwa. Zwiększenie o 1 289 964 zł. Jest to zwiększenie dochodów o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej dla JST. Dział 801, tutaj mamy nasze jednostki oświatowe. Od rozdziału 801.02 do 801.95 zwiększenie o 65 939 zł. Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne. I tutaj mamy m.in. wpływy z różnych opłat, usług, z różnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych, opłaty egzaminacyjne, wydawanie świadectw, najem dzierżawa, składników majątkowych i odsetki. Dział 851, rozdział 851-56, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o 18 659 zł, zwiększenie dochodów w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość decyzji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Dział 852, rozdział 852-02, domy pomocy społecznej, zmniejszenie o 29 576 zł. I tutaj mamy zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 47 868 zł, wpływy z usług, darowizny pieniężne, różne dochody i zmniejszenie dochodów o zmniejszoną dotację celową wojewody w wysokości 77 444 zł na funkcjonowanie naszych DPS-ów. Rozdział 852.02, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o 12 690 zł, zwiększenie dochodów w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Dział 853, rozdział 853-24, zadania PFRON, zwiększenie o 56 239 zł,
zwiększenie dochodów o środki z PFRON na obsługę właśnie tych zadań. Rozdział 853-95 Polityka społeczna, pozostała działalność, zwiększenie o 7 425 zł, zwiększenie dochodów o dotację celową wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Dział 854, nasze rozdziały od 854.03 do 854.06 to są nasze pozostałe jednostki oświatowe, edukacyjna, opieka wychowawcza. Zwiększenie o 48 063 zł. Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne. Dochody z najmu, dzierżawy, odsetki, wpływy z różnych dochodów. Dział 855, rozdział 855.08. Rodziny zastępcze. Zwiększenie o 44 zł. Zwiększenie dochodów w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. I w rozdziale 855.10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenie o 4363 zł. I tutaj również jest decyzja wojewody, który ustalił dotacje celowych w związku z budżetem państwa na rok 2020. Łącznie zwiększamy dochody o 1 542 130 zł i zmiany w wydatkach. Dział 600, rozdział 614, drogi publiczne powiatowe, zwiększenie o 55 tysięcy zł, zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego siedziby zarządu dróg powiatowych na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków finansowych na pielęgnację drzew przydrożnych w ramach RPO na lata 2014-2020 i przeniesienia między paragrafami. Dział 700, rozdział 700.005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie o 3762 zł, zwiększenie wydatków w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 i przeniesienia między paragrafami. Rozdział 710.12, zwiększenie o 17 038 zł. Również to jest zwiększenie wydatków w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 i przeniesienia między paragrafami. Rozdział 710.15, nadzór budowlany. Zwiększenie o 27 293 zł. Zwiększenie wydatków w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Rozdział 750.20. Tu mamy przeniesienia wydatków między paragrafami. To jest starostwo powiatowe. Rozdział 754.95. Bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność. Zwiększenie o 32 250 zł. Jest to zwiększenie wydatków o zwiększoną dotację celową wojewody na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 na miejsce kwarantanny. Rozdział 758.18 rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie o 26 705 zł, zmniejszenie rezerwy celowej na nagrody jubileuszowe. Dział 801 i 854, nasze jednostki oświatowe, zwiększenie o 1 372 374 000 i mamy tutaj zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 114 002 zł, subwencję oświatową w wysokości 1 289 964, przeniesienia z rezerwy celowej kwoty w wysokości 26 705 zł na wypłaty wynagród jubileuszowych oraz zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonych udziałów w podatkach w wysokości 3297 zł i przeniesienie do działu 600 kwoty w wysokości 55 tysięcy oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami. Rozdział 851-56 składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie
o 18 659 zł, zwiększenie wydatków w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Dział 852, rozdział 852.02, domy pomocy społecznej, zwiększenie o 42 205 zł, zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 47 868 zł, ośrodki z rozliczenia z roku 2019 na DPS Kamińsk w wysokości 71 781 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę zmniejszonej decyzji celowej wojewody w wysokości 77 444 zł i przeniesienia między paragrafami. Rozdział 852.05 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o 12 690 zł, zwiększenie wydatków w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Rozdział 852.18 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, zwiększenie o 5 548 zł, zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, środki przeniesione z działu 855 Rodzina i przeniesienia między paragrafami. Dział 853, rozdział 853.21. Tutaj mamy przeniesienia wydatków między paragrafami. Rozdział 853.24, środki PFRON. Zwiększenie o 56 239 zł. Zwiększenie wydatków o środki z PFRON na obsługę właśnie zadań PFRON-owskich. Rozdział 853.33, Powiatowe Urzędy Pracy. Przeniesienia wydatków między paragrafami. Rozdział 853.95, Polityka Społeczna, Pozostała Działalność. Zwiększenie o 7 425 zł. Zwiększenie wydatków o dotację celową wojewody na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Dział 855, rozdział 855.08, Rodziny Zastępcze. Zmniejszenie o 5 504 zł. Zmniejszenie wydatków. Środki przeniesiono do rozdziału 852.18 oraz przeniesienia między paragrafami. I rozdział 855.10 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zmniejszenie o 4363 zł. Zmniejszenie wydatków w związku z decyzją wojewody, który ustalił wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020. Łącznie zwiększenie wydatków to jest kwota 1 613 911 zł. I takie same zmiany oczywiście znajdują się w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ jak już państwo wiecie, te dokumenty muszą być spójne. To są wszystkie przewidziane zmiany. Jeżeli są pytania od państwa, to słucham. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe w tym momencie. Ja oczywiście przepraszam za te rozmowy przez telefon, ale to są te meandry sesji zdalnej, że czasami radnik kontaktuje się również przez telefon, a ja nie wyłączyłem mikrofonu. Także bardzo państwa za to przepraszam. Będę uważał już teraz. Szanowni państwo, skoro uchwała została omówiona bardzo dokładnie przez panią skarbnik, więc ja jeszcze tylko możemy przystąpić do głosowania, ale chciałbym jeszcze sprawdzić, czy pan radny Zduniuk potwierdził swoją obecność. Aha, musimy sprawdzić kworum. Wobec tego uwaga, uwaga, sprawdzamy ponownie kworum, czyli bardzo proszę o kliknięcie w zakładkę kworum w portalu e-sesja. Bardzo proszę. Pana Ryszarda Zduniuka proszę o potwierdzenie swojej obecności. Jeszcze pan radny Wiesław już potwierdził. Pan radny Zbigniew Szyszka jeszcze proszony jest i pan Marcin Przybysz.
Jeszcze chwilę poczekamy. Ja przypomnę radnym, bo może mnie nie słyszą. Sprawdzamy w tej chwili kworum ponownie. Dlatego bardzo proszę o kliknięcie w zakładkę w kworum z lewej strony z portalu e-sesja na samym dole. Bardzo proszę o kliknięcie. O, jest już pan Ryszard Zduniuk się zalogował. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Zbigniew Szyszka proszony jest o kliknięcie w kworum i pan Marcin Przybysz. Czekamy jeszcze. Jest już pan Marcin Przybysz. Jeszcze pan Zbigniew. Pan Zbigniew Szyszka. No, wcześniej dał znać, że jest, także na pewno jest. Przy głosowaniu to po prostu tak czy owak kworum jest w tej chwili, także przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Przypomnę, że to jest uchwała numer 21/113/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2020. Tutaj następuje podstawa prawna i potem opis uchwały, którą przedstawiła już pani skarbnik, więc nie będę tego czytał. I wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto? Uniemożliwię głosowanie. Słucham? Jeżeli zapiszę teraz kworum, uniemożliwię głosowanie na pana. Będzie mógł głosować później. Ale jest. Ale już jest. Tak, już jest. Wszystko w porządku. Tylko nie ma tylko pana Hilmanowicza. Wobec tego przechodzimy w tej chwili do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały, którą przed chwilą przeczytałem i przedstawiła pani skarbnik? Kto jest przeciw, a kto się wstrzymał? Trwa głosowanie. Jeszcze pan Ryszard. Pan Ryszard Zduniuk jeszcze proszony jest o oddanie swojego głosu. Może będzie w innym przedziale. Jeszcze bardzo proszę pana Ryszarda. Jest. Wobec tego stwierdzam, że 16 radnych było za. Nikt nie był przeciw, jeden radny jest nieobecny. Stwierdzam, że uchwała o zmianie budżetu na rok 2020 zaproponowana na dzisiejszej sesji została przyjęta. Kolejna uchwała jest konsekwencją tej uchwały, czyli jest to uchwała numer 21/114/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020. Jeszcze raz powtórzę, że jest to konsekwencja tej uchwały budżetowej. Wobec tego nie będę też jej czytał, bo to jest jakby powielenie tego, co już było przedstawione w uchwale budżetowej. Wobec tego możemy przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 21/114/20 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030? Jeszcze proszę, tak, już pan Zdeniu głosował, pan Marcin Matejunas jeszcze. Jest. Czyli stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego 16 głosami przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2020-2030. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwała dotyczy nadania statutu szpitala. Otóż ta uchwała jest na wniosek dyrektora szpitala pana doktora Sławomira Wójcika.
który na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki został zobowiązany do zmian tego statutu. Chodzi tu między innymi o to, żeby dostosować statut do współczesnej sytuacji, do tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce w związku między innymi z epidemią koronawirusa. Statut, mam nadzieję, że nie będę go czytał, bo to chyba nie ma sensu. Wszyscy radni się zapoznali z tym statutem, wszyscy radni go znają. Wobec tego przeczytam tylko uchwałę. Uchwała numer 21, łamane na 115, łamane na 2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania statutu szpitala. Tutaj następuje podstawa prawna. I dalej, paragraf pierwszy. Rada Powiatu Bartoszyckiego jako podmiot tworzący nadaje statut szpitalowi powiatowemu imienia Jana Pawła II w Bartoszycach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc statut szpitala powiatowego imienia Jana Pawła II przyjęty uchwałą Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku. Tutaj dalej są numery w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały i myślę, że możemy przystąpić w tym momencie do głosowania. Dlatego kto z panów radnych jest za uchwałą, którą przed chwilą przeczytałem, kto jest przeciw, a kto z panów radnych się wstrzymał. I czekamy w tej chwili na wynik głosowania. Jeszcze pan radny Marcin Przybysz i pan radny Rogowski. Pan Marcin Przybysz i pan Ireneusz, już zagłosował. Jeszcze pan Marcin. Poczekamy chwileczkę. Pan Marcin musi się... A może ma pytanie jakieś? Nie. Czekamy na Marcina Przybysza. Jak na razie 15 radnych zagłosowało za, wobec tego już mogę powiedzieć, że uchwała będzie przyjęta, ale jeszcze czekamy na pana Marcina Przybysza. Jest w porządku. Warto było czekać. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania statutu szpitala numer 21 łamane na 115 łamane na 2020 została przyjęta. Szanowni Państwo, jeszcze zanim zamknę obrady 21 sesji Porady Powiatu Bartoszyckiego, to bardzo poproszę pana starostę, który chciałby jeszcze coś powiedzieć. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję. Drodzy mieszkańcy Powiatu Bartoszyckiego, jak państwo wiecie, sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju w obecnym czasie jest taka, jaka jest, czyli dalej występuje zakaz zgromadzeń. Zbliżają się święta majowe, czyli trzy dni świąt, 1, 2, 3 maja. Chciałbym tutaj z tej okazji przekazać serdeczne życzenia spędzenia miłego czasu w tych dniach, ale jednocześnie prosić i zaapelować, że w związku z tym,
z tymi świętami, że się nie odbędą w tej formie, w jakiej do tej pory byliśmy przyzwyczajeni to czynić, to ja bardzo serdecznie Państwa proszę, apeluję o to, żeby te dni uświęcić chociaż wywieszeniem flag biało-czerwonych, naszych narodowych flag, szczególnie w dniu 2 maja, kiedy to jest właśnie święto flagi narodowej, w dniu 3 maja, kiedy obchodzimy święto Konstytucji 3 maja. I zaakcentujmy w ten sposób naszą patriotyczną postawę. Jednocześnie chcę Państwa poinformować, że w dniu 2 maja właśnie o godzinie 10 w kościele farnym w naszym mieście odbędzie się, czy odprawiona zostanie właściwie bardzo uroczysta msza za ojczyznę. Wszystkich oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do fizycznego udziału, ale też i duchowego, ponieważ wszyscy tam się nie zmieścimy. Wyliczone jest 61 osób, które mogą uczestniczyć w tej mszy właśnie w kościele farnym. W związku z czym, jeśli nas tam będzie tyle, to będzie naprawdę znakomicie. Ale proszę też o duchowe wsparcie, o modlitwę za naszą ojczyznę, bo nasza biało-czerwona tego potrzebuje. Życzę raz jeszcze wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo optymizmu na przyszłość. Wszystko idzie ku dobremu i myślę, że tak w najbliższym czasie stanie się właśnie, że będziemy mogli już sobie swobodnie w miarę poruszać się po naszym kraju, po naszym mieście. Aczkolwiek zalecamy w dalszym ciągu dużą ostrożność. Musimy się po prostu nauczyć żyć z tym koronawirusem. No takie są realia dzisiejszego czasu. Raz jeszcze wszystkiego dobrego na ten świąteczny weekend. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście. Ja oczywiście się przychylam do tych wszystkich życzeń. Też apeluję do Państwa, żebyśmy zaakcentowali swoje przywiązanie do barw narodowych, szczególnie 2 maja, to jest święto flagi państwowej, 3 maja to jest rocznica Konstytucji 3 maja, też święto narodowe, też warto, żeby flagi za naszymi oknami wisiały. Także Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad dzisiejszej sesji zamykam 21. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję wszystkim Państwu. Do usłyszenia. Do następnego razu.